Jesteś aktorem z wieloletnim doświadczeniem, ale gier jeszcze nie dubbingowałeś. Nie dubbingowałem gier, jest to mój pierwszy raz, więc jestem przygotowany na tak zwany strzał w głowę. Czy dam radę, czy się obronię, nie wiem, to już naprawdę zależy od was graczy, czy się przyjmę, czy nie. Zdaję sobie z tego sprawę, że jestem pierwszym polskim aktorem, który podkłada głos Agentowi 47, czyli dosyć znanej postaci w świecie gier kultowej. Sam grałem Hitmana, więc wiem, z czym się mierzy, ale jak spadać, to z wysokiego konia. Premiera już niedługo, więc zgaduję, że większa część nagrań już za tobą. Jakie to jest uczucie, bo wiem, że gry nagrywa się inaczej niż choćby filmy animowane, z którymi jakoś tam miałeś w pewnej chwili do czynienia. Gra już jest skończona, jeżeli chodzi o mój dubbing, rzeczywiście. Tutaj był o taki problem, że tak zwany emocjonalny mojego bohatera, dlatego że mieliśmy jakby same dialogi napisane na kartkach, gdzie mi się wyświetlały na dużym ekranie, więc musieliśmy troszeczkę zgadywać, jeżeli chodzi o stan emocjonalny bohatera i co się tak naprawdę teraz dzieje w akcji, bo mieliśmy być tam ze 3-4 jakieś filmiki, gdzie mogłem posłuchać trochę głosu głównego bohatera, który się w międzyczasie zmienił. W poprzednich częściach był zupełnie inny lektor, teraz jest zupełnie inny amerykański lektor, więc starałem się trochę naśladować tego głosu, no ale najtrudniejsze było to właśnie rozgryzienie tych stanów emocjonalnych, chociaż no, umówmy się, no Hitman nie ma zbyt wielu, jest jakby postacią dosyć zimną, jednoosobową, wszechstronną sekcją bitewną. Z jednej strony było to prostsze, a z drugiej strony było trudniejsze, dlatego że wolałbym widzieć, co się dzieje na ekranie w danym momencie. W jaki sposób trafiłeś do roli Hitmana? Dostałem telefon, dostałem propozycję od chłopaków z Senegi i od razu powiedziałem pewnie, no bardzo chętnie, jeżeli chcecie we mnie zainwestować, uważacie, że się do tego nadaje. Ostrzegłem tylko, że jestem laikiem w dubbingu, że mało rzeczy robię w dubbingu i się do tego przyznaję. Powiedziałem tak, ja wiesz, no, zakładam zbroję i idę na tę walkę. Będziemy walczyć. A czy było jakieś oficjalne zatwierdzenie, przesłuchanie przed Square Enix, jakaś wideokonferencja, czy po prostu wysłano próbki głosu? Nie, byłem oczywiście, nagrałem wcześniej głos, bo też jakby przygotowywałem się, znaczy byłem na castingu też do zupełnie innej gry. No i tak gdzieś tam mój głos poszedł w eter, przesłuchano go, no i powiedziano, że najbardziej gdzieś tam ten tembr i ta barwa głosu odpowiada Hitmanowi, Agentowi 47, więc tak to wyglądało. Wspomniałeś, że grałeś w Hitmany, ale to bardziej w obowiązku w ramach przygotowania się do roli, czy prywatnie też grywasz? Jezus Maria, ja gram we wszystko, co popadnie, mam wszystkie chyba konsole świata w domu. Więc jak najbardziej, to dziwne, że to już mówiłem wcześniej, że mój pierwszy PC, jaki miałem w domu i pierwsza gra to był Hitman, pierwsza część, więc wtedy grałem po raz pierwszy w Hitmana, nigdy nie sądziłem, że się w niego wcielę. A oprócz tego jestem wielkim fanem God of War, Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, wszystkie te takie typowe, lubię FIFA, Tekena bardzo lubię. I też jakby wszystkie disneyowskie i DreamWorksu produkcje zawsze sprawdzam, filmowe, z ciekawości jak są zrobione, słabo. Zawiodłem się na Diablo Trójce, bo byłem wielkim fanem, Jezu, czekałem tyle lat, dekadę prawie na Diablo 3, kocham Blizzarda, no ale jakoś, kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że jestem trochę chyba już za stary, troszeczkę wrosłem jakby z Diablo, ale mam nadzieję, że Blizzard, tak jak mówi w swoich zapowiedziach gdzieś tam szeptanych, że pracuje nad wersją na konsolę, więc mam nadzieję, że uda mi się zagrać jeszcze na konsoli, więc może wtedy bardziej się przekonam. Na PC to jakoś nie wlazło mi, no, szkoda. Wspomniałeś, że jesteś fanem Hitmana, więc pamiętasz na pewno głos postaci z tamtych tytułów. Jakie było twoje podejście teraz, ponieważ Hitman w tej części jest nieco inną postacią, zmienia się jego stosunek. Czy ty ograłeś te gry na nowo, czy raczej starałeś się podejść jakoś na świeżo, czy coś ci zalecano w tej kwestii? Nie, ja podszedłem jak najbardziej na świeżo, wiesz, to było o tyle trudniejsze, że no, nie mogłem jakby brać jakby tych gier, które były wcześniej, no bo wiadomo, że się Hitman zmienił. On jako postać, jako osobowość i przede wszystkim głos lektora, prawda, bo oni wymienili lektora. Więc bazowałem tak naprawdę, znaczy odciąłem się od poprzednich części, bazowałem na paru dosłownie filmikach, które otrzymaliśmy, no i tak naprawdę na swoim instynkcie, no jak ja bym to zrobił, co by było, gdybym ja się w niego wcielił. Ale tak jak powiedziałem, no najtrudniejsze były stany emocjonalne, bo jednak widząc na ekranie to, co się dzieje, jakby to wszystko rodzi się i możesz to przełożyć także na głos. No tutaj był taki problem, że musieliśmy korzystać i właściwie zgadywać, ale też robiliśmy różne wersje, żeby potem w momencie, kiedy chłopaki dostaną całość,
to żebyśmy mieli jakieś prawo wyboru, prawda? Więc robiliśmy, że tu jest trochę bardziej zmęczony, tam jest trochę mniej zmęczony, tu trochę jest więcej uczucia, tu jest bardziej zimny, tutaj więcej krzyku, tutaj mniej, tutaj bardziej ciszej, tu głośniej, więc tak próbowaliśmy, robiliśmy różne wersje i wtedy myślę, że kiedy przyjdzie całość, chłopaki będą mogli dopasować do reszty filmików, które tam powstają, czy do jego przemyśleń, których jest bardzo, bardzo dużo w grze, będą mogli dopasować odpowiednio emocjonalny stan. Jeżeli będzie taka potrzeba, żebym przyszedł jeszcze do studia i coś dograł, oczywiście to zrobię. A czy możesz bez zdradzania fabuły za bardzo powiedzieć, jaka była największe wyzwanie, najtrudniejsza rzecz, z którą się spotkałeś w czasie prac nad dubbingiem? Jeżeli chodzi o Hitmana? Tak? Mhm. Jeżeli chodzi o Hitmana, to jego przemyślenia. To są takie długie, dosyć spore monologi. Z tego względu właśnie wszystko to się wiąże z tym, że co się wydarzyło wcześniej. Starałem się czytać dialogi między poszczególnymi postaciami, żeby wiedzieć, kim jest Travis, kim jest Diane i tak dalej. To musiałem sobie wszystko w głowie poukładać, oczywiście razem z chłopakami, którzy mi bardzo pomagali. Więc to było najtrudniejsze. Jego kombinowanie. Wiesz, to jest wykwalifikowana, jednoosobowa, wszechstronna sekcja bitewna, stworzona do zabijania. Tutaj nie ma miejsca na pewnego rodzaju uczucia, ale jest dużo miejsca nad tym, czy jest ktoś, kto mu zagraża. Czy doświadczenie filmów, tak jak wspomniałeś na scenie przed chwilą, grywałeś już twardzieli, zabójców, czy doświadczenie ci pomagało? Myślę, że troszeczkę tak, w pewien sposób. Udało mi się zagrać tam parę takich czarnych charakterów, gdzie biegałem z bronią. Więc jak najbardziej tak. Myślę, że być może gdzieś tutaj też ta decyzja o wyborze mojej osoby wzięła górę względem tego, że jestem gdzieś w pewien sposób zmilitaryzowany, jeżeli chodzi o mały ekran i duży, więc być może to też zaważyło na tym, że to ja właśnie podkładam ten głos. Zrobiłeś pierwszy krok w kierunku gier, czy teraz, jeśli dostałbyś propozycję, to zagrałbyś znowu? W jaką grę chciałbyś, a w jaką nie chciałbyś ewentualnie się wcielić? Wiesz co, to tak naprawdę, ja zawsze jestem otwarty, tylko tak jak mówię, no jestem laikiem w dubbingowaniu, podziwiam kolegów, którzy robią to fantastycznie. Od razu się zawsze przyznaję, słuchajcie, ja się chyba do tego nie nadaję, nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą i tak dalej, nie ma takiej potrzeby. Ale rzeczywiście, że tak, no bardzo chętnie bym podłożył, pewnie, że ja bym chętnie podłożył, chociaż już miałem propozycję, znaczy propozycję, wziął udział w castingu do Medal of Honor bodajże, najnowszej części, no jednak mi się tam nie udało, ale być może uda mi się do części polskiej, więc jak najbardziej, jestem zawsze pozytywnie nastawiony na tego typu doświadczenia, no i kwestia tylko tego, czy się sprawdzę, jeżeli się nie sprawdzam, to się ukłonię, podziękuję i nie ma sprawy, no, przyjdą następne rzeczy. No i pytanie potem, jak nagrałeś tyle dialogów i przemyśleń, będziesz miał jeszcze siłę zagrać w Hitmana? No pewnie, że tak, nie mogę się doczekać, aż usiądę ze swoją konsolą i odpalę Małaszyńskiego w roli agenta 47, to będzie dziwne uczucie właśnie, grać i słuchać swojego własnego głosu. Na jakiej konsoli grasz? Słuchaj, ja gram na wszystkich konsolach, które są, czyli na Xboxach, na PlayStation 3, na PSP, no wszystko, co jest możliwe. No, jeżeli nie mogę zabrać PlayStation 3, gdzieś to biorę PSP. A zauważyłem, że masz smartfona. Zdarza ci się grywać, czy raczej ta forma grania do ciebie nie trafiła? Od groma mam tam gier. Jestem, no tak, jeżeli mam rzeczywiście czas, mam go mało wolnego tego czasu, ale rzeczywiście, jeżeli już mam, to razem z moim synem odpalamy sobie jakieś tam gry. No, jestem od początku dziejów, od automatów za 20 zł wrzucanych, żelaznych, sprzedawaniu butelek w sklepie, żeby mieć na automaty, siedzenia w tych budach po całe dnie. Teraz mam to możliwość, że mam konsolę w domu, mogę sobie robić, kiedy tylko chcę, nie? I mogę grać, kiedy chcę i w co chcę. Więc to jest rzeczywiście frajda. Jestem też takim gadżeciarzem, to na pewno, nie, ale mam dużą frajdę, jeżeli chodzi o granie w gry. Uwielbiam wirtualną rzeczywistość tak na chwilę, żeby się oderwać od tej naszej szarej codzienności, wiesz, wcielać się w takich bohaterów jak Agent 47, czy wyruszyć w jakąś eskapadę, wiesz, i pozdobywać jakieś złoto, wyruszyć na jakieś pole bitwy. No, ale lubię tą wirtualną rzeczywistość, bez przesady. Ale lubię bardzo gry i myślę, że jestem gdzieś tam na bieżąco, jeżeli chodzi o jakieś nowinki komputerowe i względem gier oczywiście. Czyli jesteś świadomym graczem, poznałeś też trochę biznes od kuchni i wspomniałeś, że grasz z synem. Jak to jest z grami? Pilnujesz, w co on gra? Pilnujesz, żeby nie grał w nieodpowiednie rzeczy? Czy grasz z nim, starasz się tłumaczyć? Nie, oczywiście, że tak. No, nie ma możliwości, żeby grał w rzeczy, które tam sam grałem i wiem, że są zbyt brutalne, ale powiem ci też z drugiej strony, że czasy się tak zmieniły, że rzeczywiście na tych dzieciakach nie robi to jakiejś większej różnicy. Mój syn na szczęście jest wielkim fanem FIFA, dokopuje mi obojętnie jaką drużyną.
więc bardzo często gramy w FIFA, no i uwielbiamy Tekena, więc w Tekena i FIFA przede wszystkim, to najbardziej. Czyli w Hitmana raczej nie zagra. Słuchaj, jeszcze nie widziałem Hitmana, ale z tego co widziałem po filmie, no wiesz, no Hitman jest dosyć brutalną grą, z tego co widziałem, no to jeszcze chyba nie, jeszcze nie, raczej Little Big Planet.